GTA 6 oficjalnie zapowiedziane przez Rockstara. I mówię całkiem serio. Wiem, że już mogliście się dowiedzieć z innych źródeł na ten temat. Ja trochę jestem opóźniony. Ja jestem Kasper i znajdujecie się na moim kanale, więc jeśli chcecie się dowiedzieć więcej informacji na temat GTA 6 właśnie, to oglądajcie ten film do końca. A więc tak, wczoraj, czyli 4 lutego, około godziny 16, na Twitterze Rockstar rzucił posta dotyczącego GTA 5 na PS5 i również podzielił się z tym, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Nas oczywiście interesuje bardziej rubryka z kwestią co dalej, bo no, kogo interesuje GTA 5 na PS5, nie oszukujmy się. No i tak, teraz macie okazję zobaczyć tego posta. Jakby macie dwa teksty i ten na dole jest przetłumaczony. Jeśli ktoś sobie chce przeczytać, to teraz ma okazję, a jak sobie nie zdążycie przeczytać, to sobie zatrzymajcie film. I jeśli miałbym to powiedzieć to w takim wielkim skrócie, to no Rockstar po prostu pisze, że jak będzie gotowe, to wrzucą trailer pewnie. Prace nad GTA 6 trwają. Znaczy, oni nie napisali wprost, że nad GTA 6, tylko napisali, że nad nową odsłoną w serii. Więc może, no nie wiem, może to się nie będzie nazywać GTA 5, tylko no nie wiem, no wiecie, na przykład jak były, no, zamiast cyferki była GTA San Andreas, GTA Vice City, to coś takiego, co nie, z nazwą miasta, może coś takiego będzie. No tego jeszcze nie wiemy. Ja uważam, że to już jest duży ruch ze strony Rockstara i w tym roku możemy się spodziewać trailera po prostu. Takiego pełnoprawnego trailera z gry. Z GTA 6 po prostu, bo wszystkie znaki na to wskazują. Też pewien leaker Rockstara ostatnio na GTA Forums dużo też pisze o GTA 6, mianowicie TSFan2, więc dużo znaków na to wskazuje, że w tym roku będzie trailer taki już z gry. Ja osobiście obstawiam, że w tym roku dostaniemy trailer z zapowiedzią premiery gry na 2023, końcówkę, i potem ewentualnie, nie musi się tak stać, ale może, że zostanie GTA 6 opóźnione do wczesnego 2024. Ja osobiście tak uważam, no ale zobaczymy jak będzie, wy też możecie napisać jak obstawiacie. Jeśli chodzi o GTA 5 na PS5, to sprawa jest jasna, wychodzi 15 marca, będzie miała różne ulepszenia, ray tracing, 4K i tak dalej, no wiecie, ja wam zostawię linka do Newswire'a, strony Rockstara, podlinkuję wam to i sobie możecie przeczytać, bo to no takie główne ulepszenia i w sumie takie lanie wody trochę, ale i to tyle, także możecie napisać w komentarzu, kiedy obstawiacie premierę, a wam przypnę serduszko. I w sumie to tyle w tym materiale, więc ja się z wami żegnam i trzymajcie się.